Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej Włocławek. Dobrze mówię? Po przegranym meczu z Dąbrową. W czym widzicie wasze błędy, że się przegrali? Co się stało? Z obroną się przegrali? A ty jak uważasz? A może zabrakło wam centymetrów po prostu, warunków fizycznych? Kto zdobył najwięcej punktów? Ty? A jak myślicie, kto zdobył najwięcej punktów w Dąbrowie? 7, 4. Szkryba, 22 punkty. Nie ma go tu jeszcze. Czy to jest wasz pierwszy turniej w tym sezonie? Mój drugi. Ale tym sezon się zaczął od września. Gdzie jeszcze byli? W Olsztynku? No nigdzie. Które miejsce? Są młodsi. Ale w roczniku 2000 jeszcze byli. A wy nigdzie. Czyli dopiero zaczynacie rozkręcać tą karuzelę. W lutym jedziecie do Białegostoku. Może też tam przyjadę. Jak myślicie teraz w tym meczu, kto jest faworytem? Wy mówicie Radom. Ja mówię, że gospodarze WKK. Ty jak uważasz? Wszystko jedno. Proszę państwa, za chwileczkę drugie spotkanie. Tak, drugie spotkanie. I już poznamy wszystkie cztery drużyny, bo tyle drużyn występuje w tym turnieju w kategorii 9-9. WKK Wrocław kontra Piotrkówka Radom. Na pewno możemy się spodziewać wielu emocji w tym spotkaniu. Wrocławianie po raz pierwszy w nowych strojach. Prosto ze sklepu, z magazynu. Zobaczymy, czy przyniosą im szczęście. Płatos, Wolszczak. I punkty Wolszczaka. No i cieszą się radomianie. Wójcik. Najwyższy zawodnik i wrzucił to z numerem 16. Mówił, że ma 180 pary. No nie, no 182 będzie miał góra. Jesteśmy zawsze tam, gdzie Piotrkówka Radom gra. No piękny baner. Płatos, Horna. Za nami 1,5 minuty meczu. WKK Wrocław kontra Piotrkówka Radom 2-2. A my cały czas czekamy na Adama Wójcika, który ma się tutaj pojawić. W końcu grają jego chłopcy. Podzielili się pasareli. I wpadło! Number 7. 4-2. Cieszą się kibice Wrocławia. To na razie tyle. Nagram następny filmik. W kolejnej kwarcie. Jeszcze zobaczymy, co Płatos wymyśli.